Twoja telewizja. Mazowsze TV. To już po raz 10 organizujemy zimę w lesie, tu w Julinku. W tym roku pobijemy rekord, bo weźmie w udział w tych wakacjach zimowych 1200 uczniów z wszystkich 7 gmin naszego powiatu. Jest świetna baza, są organizowane przejażdżki konne i wozami po Kampinoskim Parku Narodowym. Są pogadanki z policją o bezpieczeństwie, no i różne inne atrakcje dla dzieci, żeby się nie nudziły, wręcz przeciwnie, żeby aktywnie spędzały ten czas. Za dużo dzieci nasze spędzają czasu przed telewizorem, przy komputerach, ze smartfonami, z telefonami. Naszym zadaniem jest pokazać im, jakie są alternatywne metody spędzania wolnego czasu. My nawet w szkole ogłosiliśmy akcję Ferie bez telefonu. Ta akcja Zima w lesie jest to świetny sposób na odciągnięcie dzieci właśnie od ekranów w szerokim tego słowa znaczeniu. Wszystkie dzieci nasze są, to jest hasło znane, ale trzeba je zawsze realizować w życiu i staramy się to robić. Ten pierwszy tydzień zimowych ferii to już od lat jest czas poświęcony dzieciom i robimy wszystko przy pomocy szkół, przy pomocy wychowawców, pedagogów, aby odciążyć rodziców, a jednocześnie, żeby dzieci miło spędziły czas, kiedy nie muszą być w szkole, kiedy nie muszą się uczyć, żeby to była wielka radość dla nich. Wszystkie dzieci nasze są, to oczywiste. Wszystkie dzieci z terenu naszego powiatu warszawskiego zachodniego, ze wszystkich gmin, które tylko wykazały chęć, że będą uczestniczyły w tej akcji, są mile widziane i są tutaj obecne. Wszystkie dzieci zatem nasze są. Na pewno wszystkie z terenu naszego warszawskiego zachodniego powiatu. Czujemy się jak co roku cudownie. Dzieci z roku na rok przybywa, chętnych, żeby tutaj przyjechać. Z tego, co rozmawiam ze wszystkimi, którzy byli już, gościli u nas już w poprzednich dniach, są bardzo, bardzo zadowoleni. I rodzice, i opiekunowie, i dzieciaki. To jest dla nich niesamowita frajda, zwłaszcza dla dzieci, które mieszkają w mieście i na co dzień takich atrakcji nie mają. Dziesięć lat temu, kiedy obchodziliśmy dziesięciolecie istnienia powiatów, ktoś zadał pytanie panu profesorowi Kuleszy, jednemu ze współtwórców reformy samorządowej, czy powiaty się sprawdziły. Odpowiedź była taka, wszędzie tam, gdzie powiaty potrafią współpracować z gminami, gdzie mają wspólne działania, wspólne programy, tam się sprawdziły i przyniosły bardzo dobre efekty. Na różnych polach, na różnych płaszczyznach. Dlatego też chciałbym podziękować współorganizatorom akcji Zima w lesie, pani dyrektor Jagodzie Sowińskiej i jej współpracownikom, panu Radkowi Karpińskiemu, który jako odpowiedzialny za sport w powiecie warszawskim zachodnim bierze na siebie tutaj ciężar organizacji, i wielu, wielu innym osobom, również wójtom, burmistrzom, którzy włączyli się w to i osobom, które tutaj pomagają, pedagogom, wychowawcom, całej wspólnocie powiatowej, która jest w to zaangażowana.
Twoja telewizja. Mazowsze TV.